Kobieta przemyca pistolet do więzienia w swojej waginie. Kiedy jedna z osadzonych znalazła pistolet w więziennej toalecie w Albuquerque, była mocno zdziwiona. Podejrzani, zanim trafią do cel, są dokładnie przeszukiwani i przechodzą przez skaner, który skanuje całe ich ciało. Josephine McAllister jakimś cudem tego uniknęła. 34-latka tuż po przyjeździe na teren więzienia udała się do toalety, aby pozbyć się broni, jaką miała ze sobą. McAllister twierdzi, że miała pistolet za pasem, jednak policja twierdzi, że schowała go w swojej wagajnie. Musimy zaznaczyć, że sfotoshopowaliśmy to zdjęcie, by pokazać metody przemytnicze tej kobiety, bo nie mamy pojęcia, jak ona to zrobiła. Może wy macie jakieś pomysły?